Henryk Kostrzewa to jest zbrodniarz stalinowski, sędzia, dyspozycyjny sędzia, który skazywał bohaterów, żołnierzy podziemia niepodległościowego, represjonował ich jako po prostu płatny pachołek Rosji. I za swoje zasługi szczególne został prokuratorem generalnym, znaczy pierw został sędzią i wiceprezesem Sądu Najwyższego Wojskowego PRL, ale został, co szczególnie ważne, prokuratorem generalnym w stanie wojennym i odpowiadał za represje również wobec naszych środowisk, tu jest połowa przynajmniej więźniów politycznych PRL-u. Kierował tym aparatem represji sędzią Kryże, całą tą bandą, zorganizowaną grupą przestępczą, która teraz kieruje sądami. To jest capo di tutti capi tej szajki, prawa ręka Jaruzelskiego i Kiszczaka. Trzeba go pilnować, oczywiście robią nam tu kabaret, mówią, że trzeba jakichś biegłych, jeden biegły mówi, że może być, drugi biegły mówi, że nie może być na sali rozpraw, to jest oczywiście kabaret, no nawet w Afryce potrafili przywieźć na łóżku do sądu zbrodniarza i nie było problemu, żeby go sądzić. Tu oczywiście mamy do czynienia z przewlekaniem, liczą, że umrze może, no chcą chronić siebie. Ale zbrodniarz powinien nie umrzeć tylko, a I proszę państwa, zanim umrze, mamy sprawiedliwość, I proszę państwa, bardzo chciałem wszystkim szczególnie podziękować, za bardzo godną i spokojną postawę. Dlatego, że to my musimy się przeciwstawić temu bezprawiu. Normalnie w sądach jest tak, że to sąd jest ostoją sprawiedliwości i stara się panować nad sytuacją. Tu jest, zwróćcie uwagę, zupełnie odwrotna sytuacja. My musimy pilnować sprawiedliwości, ponieważ sędziowie sobie z tym nie radzą, nie chcą doprowadzić do osądzenia, do zakończenia procesu tego zbrodniarza. Bo po prostu, no często trzeba powiedzieć, ci prezesi są wychowankami tamtego zbrodniarza. To jest ich problem. Dlatego nie potrafią, zwróćcie uwagę, żadnego sędziego komunistycznego jeszcze nie skazano. To jest pierwszy przypadek, że można by skazać. Żadnego sędziego, a mają krew na rękach. To są z czasów stalinowskich ludzie, którzy wydali kilkadziesiąt tysięcy wyroków śmierci. Prawie 100 tysięcy. Z których wykonano ponad 10 tysięcy wyroków śmierci, na łączce leżą ci bohaterowie polskiego podziemia. Nie tylko hitlerowcy ich mordowali, wydawali wyroki śmierci w sądach, nie tylko NKWD, ale również ci sędziowie PRL-u. Także trzeba tego pilnować, bo jak nie uzdrowimy wymiaru sprawiedliwości, nie pokażemy im, że ktoś się tym interesuje i że nie odpuścimy, to oczywiście cała ta banda czerwona i ich wychowankowie będą dalej żyli w poczuciu bezkarności, będą dalej deprawować następne pokolenia, będą kłamać, że nie było zbrodni komunistycznych, że to były wypaczenia drobne i że to nieistotne i że to już jest problem rozwiązany. Nie jest to problem rozwiązany. Ani jeden sędzia nie został pociągnięty do odpowiedzialności. Dopóki oni nie będą mieli poczucia, że nie są bezkarni, że też za swoje przestępcze działania mogą ponieść konsekwencje, dopiero wtedy może się zmienić wymiar sprawiedliwości. Dlatego mamy takie państwo kalekie, prawda? Nie da się walczyć z korupcją, nie da się żadnych problemów w tym kraju rozwiązać, bo wymiar sprawiedliwości jest po prostu przeżarty patologicznym układem zbrodniarzy komunistycznych w kierownictwie sądów, szczególnie widać to w Sądzie Najwyższym, w sądach apelacyjnych, jak również nową mafią gospodarczą, która no, kupuje sędziów. To jest problem na całym świecie. On dostanie 2 lata w zawieszeniu. Czyli nie, na razie nie ma żadnego wyroku, nawet w zawieszeniu. Także proszę państwa, wracamy tu na 15, pilnujemy sądu, pilnujemy tych spraw, to jest bardzo ważne. Chciałem wszystkim serdecznie podziękować, szczególnie tym, którzy przyjechali z daleka, z Krakowa, z Łodzi, z Bielska-Białej i tak dalej. Trzeba wrócić o 15, pilnować tych spraw, również w kraju. Musimy zacząć jeździć wszędzie, pilnować, bo tego jest bardzo dużo. Wbrew pozorom tych spraw jest bardzo dużo i my jako środowisko tych ugrupowań patriotycznych, ten nasz ruch niezłomnych, ludzi, którzy są no, byłymi więźniami politycznymi, liczymy się, że i będziemy przyszłymi, musimy tego pilnować, bo jak my tego nie zrobimy, nikt za nas tego nie zrobi, proszę państwa. To trzeba mieć świadomość. Nikt inny się o to nie upomni, bo nikt nie ma tej siły moralnej, jaką my mamy, że walczyliśmy o Polskę wolną i sprawiedliwą. Ona ma być normalnym, cywilizowanym, europejskim krajem, gdzie zbrodniarze nie mogą chodzić bezkarnie i nie będą szydzić z nas
w telewizji. Racja. Dosyć tego. Racja. 20 ponad lat wolnej Polski. Dosyć tego bezprawia. Zapraszam na 15. Adam, wspomnij też przy kamerze, że sędzia nie pozwolił kamery... To wszyscy wiedzą, dziennikarze byli. Słuchajcie, zachowaliśmy się godnie, czas spokojnie, legalnie, jawnie. Dobrze, szkoda czasu, jedziemy na koncjana. Owocują nowymi przestępstwami, zbrodniami. Tak jest. I nadal dają przyzwolenie obecnym władzom. Jeżeli nie będzie tego, że się rozliczą, nie będzie uczciwego wymiaru sprawiedliwości, w tej Polsce my nic nie zmienimy. Musimy zmienić sądy, żeby zmienić sądy, to musimy wiedzieć, oni muszą wiedzieć, że wszelkie machlojstwa, wszelkie oszustwa zostaną ukarane. Bo nic tak nie będzie działało, jak nieuchronny wymiar kary nad nimi. Nie pieniądze, nie jakieś inne dane. Sędziowie muszą wiedzieć, że będą pod presją społeczną i też będą odpowiadać za to, że tak machlują tymi sprawami i zamiatają je pod dywan. Okrzyki, tudzież zakłócenie, to w inny sposób będzie nie jest tak, ewentualnie w przypadku, kiedy te okrzyki będą obraźliwe, spowoduje skorzystanie ze środków dyscyplinujących, czy to w postaci grzywny, czy to w innym postaci. Dobrze. Uchwała dnia 18 listopada 2013 roku. Wojskowy Sąd Granicowy w Warszawie w sprawie przewodniczący sędzia Marii Marka w udziale protokolanty sekretarza sądowego Zielinski bez udziału stron rozpoznanym na posiedzeniu w dniu 18 listopada 2013 roku z urzędu w sprawie generała brygady Stanisława Henryka Kostrzewy oskarżonego przez artykuł oskarżonego czyn z artykułu 246 Przepraszam, wysoki sądzie, może troszkę wolniej i wyraźniej. Proszę pana, proszę. Jesteśmy publicznością, wysoki sądzie, i mamy proszę prawo pana, ale pan jako publiczność ma prawo oczywiście tutaj być, ale nie, jeszcze jest. Ale mamy prawo słyszeć, ja też rozumiem. No, prosilibyśmy tylko wolniej, żeby mówić. Nie. Wolniej i wyraźniej. Proszę się wypowiedzieć. W przedmiocie zawieszenia postępowania oraz przyznania wynagrodzenia biegłym na mocy artykułu 403 a contrario KPK postanowił na podstawie artykułu 22 paragraf 1 KPK z uwagi na stan zdrowia oskarżonego zawieść postępowanie karne, na podstawie artykułu 618 paragraf 1 punkt 9 KPK przyznać biegłemu profesorowi doktorowi habilitowanemu nauk medycznym. Proszę o zgłoszenie, o zdjęcie tego banera albo o poszczęśnie. W przypadku niezdjęcia zostanie publiczność. Wysoki sądzie, nazywam się Janusz Papier. Przepraszam bardzo, nie będzie Związek Weteranów III Konspiracji i ofiary zamordowania oskarżonego. Hańbisz sąd i w ogóle sędziego. Instytucję sędziego. Chronisz zbrodniarzy komunistycznych. Jest to posłanie niedobre Polaka, sędziego i Europejczyka. Komu to wynagrodzenie? Jakiemu? Za jaką opinię? Na Białoruś! 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 Proszę Państwa, jeszcze ciszej. Na Białoruś! Sami opuśćcie miejsce. Co tu się dzieje? Co to za graniczna obrona zbrodniarzy komunistycznych? Jak tak może Pan postępować? Hańbi Pan! To można pod takim wielkim głowę! Gdzie jest godło państwowe w tym sądzie? Na Białoruś! 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 Chodźcie, wychodzimy! Hańba! 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 Hańba.
Hańba! 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 Jesteście. To nie jest wymiar sprawiedliwości. Czy chronicie po prostu państwo, naród polski, czy chronicie bandytów? Tak. Idziemy. Nie, oni to nie chronią bandytów. Oni nie. Przestępcy. Nie mamy do nich żadnych. Oni nie muszą. Ale jak muszą? No bo sędzia ponosi. On będzie kazał strzelać do nas, a oni co? Sędzia. Sędzia. Do wojska sprawiedliwością. Będzie okradana. Sędzia ponosi odpowiedzialność. Kogo on chroni? Żołnierze nie są niczemu winni. Powiemy! Rząd pod sąd! 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 W sumie zachowali się grzecznie, bo rośli. Ale sam ten pomysł, żeby ludzi, którzy przyszli na rozprawę i protestują przeciwko bezprawiu w sądzie, próbować zatrzymać, no to dochodzi właśnie, jaki ktoś tu miał pomysł. No ale w sumie funkcjonariusze zachowali się praworządnie. Dla nas istotne jest to, że po raz pierwszy została podjęta próba ścigania prawnego sędziego zbrodniarza stalinowskiego, który mordował żołnierzy patriotów Armii Krajowej. Na koniec kariery był prokuratorem generalnym w stanie wojennym w Huncie Jaruzelskiego. I jak się okazało, podobną sztuczką pseudomedyczną, zaświadczeniami, które są sprzeczne, bo jedno mówi, że może uczestniczyć w procesie, drugie, że nie. Na podstawie tych sprzecznych zaświadczeń, których sąd nie chciał zweryfikować poza MSW, zawieszono postępowanie, czyniąc mu szansę na bezkarność. Nie ma na to zgody. Zbrodniarze, obojętne czy byli generałami, prokuratorami, sędziami, kimkolwiek by nie byli, jeżeli mają krew na rękach, jeżeli dokonali bezprawnych czynów, a przestępstwa te nie ulegają przedawnieniu, muszą być ścigani. I my mamy tak jak w Niemczech i w Austrii po wojnie, kiedy nie chciano ścigać zbrodniarzy. Musi się ktoś po prostu upomnieć o sprawiedliwość. I niestety muszą to robić tak, jak widać po badaniu. To jest smutne, bo to powinien pan prezydent Rzeczypospolitej, który był internowany, byliśmy razem internowani, powinien on przede wszystkim dzisiaj zaapelować o to, żeby ścigać zbrodniarzy, bo przecież obraża to majestat Rzeczypospolitej i nasze elementarne poczucie przyzwoitości, europejskie standardy. Wszędzie na świecie, nawet jak jest 90-letni zbrodniarz hitlerowski, to jest ścigany. I tak samo muszą być ścigani zbrodniarze. To jest prawda, że gruba linia nie oznacza rozgrzeszenia zbrodniarzy komunistycznych. A co robią sądy? Przecież, no rozgrzeszają, to nie, nawet standardów mazowieckiego to nie spełnia żadnych standardów. Fajnie, no cieszymy się, że dziękujemy, że państwo byli, bo też jest ważne, żeby media pokazywały, co się dzieje w naszym kraju. No jak można ścigać zwykłą przestępczość kryminalną wśród różnych urzędników i rządu, czy tam jakichś prokuratorów, czy policjantów, jeżeli się nie potrafi skazać ludzi za zamordowanie, za zbrodnie sądowe, sytuacje, w których oskarżano żołnierzy Armii Krajowej, że byli agentami Gestapo. No to po prostu bezkarność w tak oczywistej sprawie tego człowieka, jednego z największych zbrodniarzy komunistycznych i stalinowskich, no nie budzi żadnej wątpliwości, więc wymyślono kruczek prawny, że znaleziono jakiegoś towarzysza sprawdzonego, prawda, lekarza, który no jest w stanie oczywiście napisać, że on jest kobietą i jest w ciąży, no bo co to za problem, prawda, jeżeli wszystko zawdzięcza temu właśnie i tej ekipie swoją karierę. No jest to w ogóle niezwykłe takie pośmiewisko, śmianie się Polakom w twarz i nie ma na to zgody i będziemy protestować, jak chcą nas zatrzymać i zamknąć, to oczywiście jesteśmy do dyspozycji. Taki system sądowniczy w Polsce będzie działał, to Polska będzie w dalszym ciągu rozkradana, a Polacy będą poniżani. To jest symbol judaszowych srebrników. Ludzie, którzy byli poszkodowani, a tu większość z obecnych została poszkodowanych przez tego prokuratora generalnego PRL, bo jego podwładni przecież zamykali nas do więzień, mnie na ponad 2 lata. No to ludzie oczywiście protestują, pokazują, że to są judasze, to są ludzie za srebrniki, taki major wojska, który zamiast służyć Polsce i praworządności standardom europejskim, postanowił na rozkaz przełożonych, bo był przecież o 11, że przez 4 godziny będzie się konsultował, no przecież to żenujące w ogóle. Proszę zobaczyć, że skład, który był wyznaczony 3-osobowy, w ogóle nie wyszedł. Wyszedł tylko jeden z 3 sędziów i to nie sprawozdawca, bo kobieta major była sprawozdawcą, więc tylko jeden się odważył, dyspozycyjny sędzia major, orzekać i wydać haniebne orzeczenie. No jeżeli jest taka sitwa tutaj w sądzie, no to nic dziwnego, że ludzie są bardzo łagodnie. Ja jestem w ogóle zdziwiony, że ofiary tego reżimu
nie robią bardziej spektakularnej akcji, bo to, co robimy, jest niezwykle łagodną i delikatną formą zwrócenia uwagi. Ona jest niezwykle grzeczna. Powiedziałbym, że nawet mi się wydaje, że nazbyt grzeczna. Trzeba przystąpić po prostu do okupacji sądów, blokowania ich pracy. To są pasożyty, działają bezprawnie. Trzeba zacząć spektakularne, ostre akcje pokazujące w Polsce, zwracające uwagę, że nie uzdrowimy Rzeczpospolitej, jak nie będzie normalnie działał wymiar sprawiedliwości. Wszystkim, jak nie będzie zwalczał bezprawia i korupcji, jak nie będzie stał na straży praw obywatelskich, a nie będzie tego robił nigdy, jak wpierw nie rozliczy się ze swoją własną zbrodniczą przeszłością tych właśnie.